Drogowskazy. To są drogowskazy na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i jak zwykle bardzo się cieszę, że nasze spotkanie właśnie się zaczyna. Według ekspertów nawet 3 miliony Polaków pije alkohol ryzykownie lub szkodliwie. Skojarzenia w naszej kulturze są dosyć jednoznaczne, co wcale nie musi oznaczać, że są stuprocentowo trafne, no bo obraz alkoholika jako osoby, która utraciła kontrolę, która nie panuje nad tym, co dzieje się z jej życiem, jest niesamodzielna i zaniedbana, coraz mniej odpowiada temu, co się dzieje naprawdę. Bo mamy też wysoko funkcjonujących alkoholików, którzy nie tylko sami nie przyznają się do nałogu, ale też bardzo długo są w stanie nie budzić niczyich podejrzeń. No i właśnie o nich będzie dziś w programie opowiadał dr Bohdan Woronowicz, psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień z Centrum Konsultacyjnego Akmed w Warszawie. Dzień dobry. No to panie doktorze, zacznijmy od takiej najprostszej rzeczy, która myślę, że pomoże nam usystematyzować dalszą część rozmowy. Wysoko funkcjonujący alkoholicy. To brzmi bardzo mądrze, bardzo profesjonalnie, ale co to znaczy? Kim są ci ludzie? No to są ci, którzy jeszcze nie zdążyli upaść. Zresztą ja bardzo często z takimi osobami się spotykam. Przychodzą bardzo zadbani, eleganccy, pachnący. Są to ludzie sukcesu, są to często pracownicy jakichś, nie wiem, wielkich korporacji, finansiści, prawnicy, lekarze, politycy niejednokrotnie. I praktycznie funkcjonują z sukcesami na wszelkich polach społecznych. Są ustawieni dobrze zawodowo. Mają rodziny, bogate często życie towarzyskie, duży dorobek zawodowy, bardzo często wysoki status finansowy. Cieszą się powodzeniem, mają taki prestiż i zawodowy, i towarzyski. Bardzo często są to nawet wybitni specjaliści w swojej dziedzinie, wzorowi szefowie, wzorowi pracownicy. No, chociaż większość z nich regularnie przychodzi po jakiejś drobnej dawce alkoholu do pracy. No a w pracy są to osoby, które błyszczą różnymi pomysłami, są twórczy, wielu osobom imponują intelektem, są zaradni, lubiani, szanowani. Natomiast ich rodzinne życie też często służy jako przykład, że to jest wszystko fajne. No a jeżeli spotykają się gdzieś ze znajomymi, to no, potrafią sporo wypić, ale to robią tak w sposób taki no, dyskretny, tak nie bardzo widoczny. Często jest tak, że gdzieś tam na boku mają swoją porcję alkoholu i wtedy, kiedy nikt nie widzi, albo gdzieś tam sobie wychodzą i dopełniają sobie tak, żeby nikt przy stole, czy gdzieś tam, jak się wśród ludzi jest, żeby nie widział, że oni muszą dodatkowo wypić. Często alkohol jest traktowany jako jakaś forma ucieczki, jako sposób odcięcia się od różnych problemów, a to, o czym pan do tej pory mówił, to jest jakieś wielkie pasmo sukcesów zawodowych, towarzyskich, rodzinnych. No więc po co jest ten alkohol? Tak, ale to zacznijmy od tego, dlaczego ci ludzie sięgają. Ale to nie tylko oni sięgają. Każdy człowiek sięga po alkohol dlatego, że coś dobrego od niego zyskuje. I rzeczywiście tak jest, że alkohol pomaga w odstresowaniu się, zrelaksowaniu i tak dalej, i tak dalej. I teraz są tacy, którzy tracą szczególnie tę kontrolę w sposób widoczny. Widać bardzo wyraźnie, że ktoś się upił, że ktoś zasnął i tak dalej, ale są tacy i takich jest osób cała masa, którzy wybierają, czy wybrali taki styl picia regularnego, po troszeczku, bez upijania się, dlatego że są takie trzy modele picia. Jeden jest taki, że człowiek pije, tak jak to u nas najczęściej jest, że już jak jest alkoholikiem, to, czy osobą uzależnioną od alkoholu, to wpada w taki ciąg, najpierw parodniowy, później kilkudniowy, albo nawet i dłuższy. To jest jeden taki model. Drugi model to jest taki, że szczególnie dzisiaj dość popularny, że się pije weekendowo, że cały tydzień pracujesz i tylko czekasz, kiedy będzie ten piątek, no i wtedy w rurę dają. I trzeci sposób to jest sposób takiego stałego chodzenia na rauszu. I tak, jeżeli się przyjrzymy czasami w telewizorze, co po niektórym znaczącym osobom i nawet na wysokich stanowiskach,
to jak ktoś jest takim bystrym obserwatorem, to tak po tych oczach i reakcjach domyśli się, że ten ktoś może być na tak zwanym wspomaganiu, na tym wspomaganiu alkoholowym. I koniec. Także nie każda osoba uzależniona musi leżeć gdzieś, musi upijać się i tak dalej. Ci, o których my mówimy, to są ci, którzy pomimo tego, że dużo piją i regularnie piją, funkcjonują na odpowiednim poziomie. Są to osoby, które na przykład jak piją w towarzystwie, to wypijają takie ilości alkoholu, które no nie wzbudzają podejrzeń, że ten ktoś może mieć problem. Często to się dzieje podczas różnego rodzaju spotkań służbowych, które u wielu z tych osób przedłużają się, bo zaczyna się spotkanie służbowe, wypicie tam paru lampek, a później no, leci to dalej. No i właściwie zawsze też są jakieś okazje do tego, żeby napić się, bo to nie wystarczy wspólny lunch, ale później jest jeszcze kolacja i właściwie oni to traktują to jako taki reset po całym dniu często bardzo odpowiedzialnej, często bardzo stresującej, nerwowej pracy. Generalnie nałóg mnie się kojarzy, ale wydaje mi się, że to jest dosyć częste skojarzenie z pewną utratą kontroli. A to, co pan mówi, świadczy o potężnej kontroli tych osób, tych wysoko funkcjonujących alkoholików. No oni nie kontrolują. Oni nie są w stanie funkcjonować często bez systematycznego podawania swojemu organizmowi niedużych dawek alkoholu. Ale pilnują, żeby to były nieduże dawki, tak jak pan mówił, że na przykład jeszcze, przy przyjaciołach. Jeszcze pilnują. Tylko, że nie daj Boże, żeby zabrakło alkoholu i wtedy zaczynają się bardzo przykre objawy abstynencyjne i ta osoba przestaje na dobrą sprawę funkcjonować. Ona musi dbać o to, żeby cały czas utrzymywał się odpowiedni poziom alkoholu, który daje im też pewien taki spokój, ale jednocześnie umożliwia funkcjonowanie. Podczas tych lunchy, spotkań przekraczają granice, to znaczy upijają się? Zdarza się. Ale nie musi. Czasami się może zdarzyć, ale bardzo często jest i długo tak, że nie i że jakoś tam to no, na pozór wygląda normalnie i dobrze. A tym bardziej, że są to osoby, które dbają o siebie, bo taka osoba po takim no, skotłowaniu się jednego dnia czy wieczora, rano wstaje, bierze prysznic, dokładnie myje zęby, prawda, zakłada eleganckie ubranie, polewa się do dobrymi perfumami. To są osoby, które dobrze się odżywiają, które pamiętają dokładnie o tym, żeby różnego rodzaju suplementy, diety przyjmować, ponieważ wiedzą dobrze, co alkohol robi, że tam różne jakieś wypłukuje, czy witaminy, czy elektrolity i oni o to dbają. To często są to osoby takie, które korzystają też z różnego rodzaju siłowni, bo dbają o swoją fizyczną formę. Wykonują całą masę różnych czynności, które ten organizm im oczyszczają, odtruwają. Miałem takich pacjentów, którzy na przykład jechał gdzieś na takie ostrzejsze picie prywatnie, no i kierowca woził. Kiedy kończyła się impreza, dzwonił po zamówionego lekarza i pielęgniarkę i kiedy on wracał tam, załóżmy, do swojej rezydencji, tam już pan doktor z pielęgniarką czekali z kroplówkami i on przychodził, od razu się odtruwał i właściwie nie było żadnego śladu takiego. To jest takie niezwykłe przygotowanie do tego nałogu, dlatego, tak, to są siłownia, leki, suplementy, lekarz, tak, pewnie tak. Wszystkie kosmetyki, które jakoś tam zabijają, poprawiają kondycję, to, zabijają tak. Różne no, ślady. Dlatego mówimy, że to są osoby wysoko funkcjonujące, dlatego że pomimo tego, że stale i regularnie temu organizmowi dostarczają no, niemałych dawek alkoholu, to funkcjonują i tego tak na pozór, na zewnątrz nie widać. Te osoby no, też mają całą masę różnych usprawiedliwień, jeżeli ktoś, bo to najczęściej bliscy dopiero to widzą, jeżeli powie, no, że tam pijesz tak dalej, to on ci powie, że no skąd przecież, ja pracuję, dobrze zarabiam. W związku z tym, no to jakie ja mam problemy, mam rodzinę, mam przyjaciół, nie zawaliłem niczego. Pan użył takiego słowa pozór i ja mam wrażenie, że pozór i drugie, podwójne życie to są takie dwa określenia, które bardzo często przy opisywaniu wysoko funkcjonujących alkoholików się pojawiają. Ja nawet natknęłam się na historię kobiety, która wszyła sobie drugie dno w
torebce i w tym drugim dnie nosiła butelkę, żeby czasem nikt tego nie widział, żeby to się ale nie pojawiło. Teraz nawet jest łatwo, bo zadbano o nich i te małpki. Teraz troszeczkę ludzie się nie muszą tak kryć, dlatego że część osób pracuje w domu, to po co będzie płacił za małpki, tam te setki czy dwusetki, to się kupuje pół litra, stawia się pod stołem i nawet jak się pracuje zdalnie, to tego nie widać, od czasu człowiek sobie naleje i cześć. Natomiast poprzednio to była też rzecz straszna i skandaliczna, czy się to nadal jeszcze jest, że można schować do damskiej torebki, można wsadzić do kieszeni, można pójść sobie do toalety, wypić tak, że nikt nic nie widzi i tak dalej. Także niestety, ale ułatwia się sprzedaż i kupowanie tego alkoholu, a tym samym ułatwia się dostępność, a wiadomo, że dostępność jest odpowiedzialna za wielkość spożycia, no i co za tym idzie, za narastanie różnego rodzaju problemów alkoholowych. A tak jak pan mówił, wymówek i usprawiedliwień nie brakuje? Jest cała masa, to zawsze można powiedzieć, że wszyscy dookoła piją, że to ja jak rozmawiam z nimi i pytam się a pan, bo to przeważnie są panowie, chociaż i panie też się zdarzają, ja mówię, no tak dla osoby, w pańskim wieku, z pańską pozycją i tak dalej, czy sądzi pan, że tę ilość alkoholu i ta częstotliwość to jest taka średnia dla takich osób? Czy ja mówię, moi koledzy, moi znajomi, w moim środowisku tak się pije. No ja mówię, oczywiście, bo też człowiek ma takich znajomych, takich przyjaciół, którzy od niego za bardzo nie odbijają. A poza tym te osoby zawsze mają usprawiedliwienie, że był trudny dzień, że były tam różnego rodzaju stresy, zmęczenie i że ten alkohol im w tym pomaga. A kiedy się takie osoby na przykład namawia, że może by przyjrzały się tego i tak dalej, to one mówią, a po co? Ja sobie sam poradzę, z tyloma sprawami sobie poradziłem, takie mam sukcesy, także to samo sobie i z tym poradzę, bo to nie jest przez nich traktowane jako choroba, jako problem poważniejszy, tylko jako jedno z wyznań. A wtedy też ich pytam, mówię, czy jak pan ma katar, to też pan sobie tak natychmiast poradzi, a no z tym gorzej. Ja mówię, no to mówię, to jest choroba, a to, co z panem się dzieje, to też jest choroba. Oni mówią, że nie ma problemu, nie ma choroby, nie ma żadnego nałogu. To dlaczego się kryją? Dlaczego są te podwójne dna w torebkach? Dlaczego jest schowanie butelek? Ale kryją się, bo jeżeli ktoś w widoczny sposób pije więcej niż inni, jeszcze ktoś pomyśli, że ja za dużo piję, albo nie daj Boże, jeszcze ktoś pomyśli, że jestem alkoholikiem. Dlatego to się robi delikatnie, po cichu i cześć. Ale jak w takim razie pacjenci, osoby, które do pana przychodzą, zanim w ogóle się u pana znajdą, reagują na jakąkolwiek sugestię, że nadużywają alkoholu, że jakiś alkoholizm, no i terapia? No ale to zawsze mówią, przecież ja mam świetne wyniki. Mam rodzinę, mam pracę, dobrze zarabiam i tak dalej. Co to ma wspólnego z chorobą? Alkoholik to jest ten, który gdzieś tam, nie wiem, leży, pije, jeszcze jakieś dziwne rzeczy robi polane z alkoholem. A po nich jeszcze dlaczego nie widać, no? Dlatego, że bardzo często te osoby mają takie sprawne sekretarki, asystentki i właśnie taki cały sztab ludzi, którzy zajmują się kamuflowaniem tego. No. Jeżeli pan prezes wypił o jedną lufkę za dużo i jest niedysponowany, to do pana prezesa nikogo się nie wpuści, tylko pan prezes sobie w swoim gabinecie albo obok w takim miejscu do zrelaksowania się śpi. A pani sekretarka siedzi na straży, nikogo tam nie wpuszcza, bo pan prezes jest bardzo, bardzo zajęty. Prędzej czy później coś się musi stać? No bo ten pan prezes się pojawiał pana w gabinecie. A no tak. To najczęściej to są problemy w domu. Że zaczynają się dziać złe rzeczy, że jakiś tam, nie wiem, żona zagroziła rozwodem. Czasami bywa to jakiś zatarg z prawem, bo nie zawsze udaje się tak do końca poprzez swoje koneksje załatwić, żeby nie odpowiadać za jazdę po jakimś tam drobnym alkoholu. Czasami bywa tak, że dochodzi do jakiejś tam wypadku, czy jakiejś drobnej stłuczki, podczas której stwierdzono ten, to też wtedy jest to taki sygnał. Czasami się zgłaszają, dlatego że okazuje się, że wyniki
badań takich fizycznych, somatycznych są nie najlepsze, albo też bywa czasami tak, że ten szef nieco wyższy przestaje to tolerować, dlatego że widzi, że to zaczyna źle wpływać na obraz firmy. No i sporadycznie, bo ja uważam, że nikt nie przychodzi dobrowolnie z prośbą o terapię, no te różne czynniki, te różne wydarzenia, które się dzieją u niektórych, powodują takie momenty zastanowienia się, że coś tutaj chyba nie jest tak. I oni wtedy przychodzą i mówią, ja robię to, co pan sądzi, czy to jest już, czy jeszcze coś. No i wtedy zaczynamy analizować to, w jaki człowiek sposób pije. No i często się też okazuje, że to wpływa bardzo niekorzystnie na te rodzinne układy. No i zaczynamy dochodzić do tego, że jednak jest to problem, chociaż na zewnątrz i zawodowo wszystko jest dobrze. To ja jeszcze na koniec chciałam wrócić do tego, co pan mówił o rodzinie i o kobietach, bo pan powiedział, że większość pacjentów, którzy zmagają się z tym problemem, to są mężczyźni, ale zdaje się, że kobiet też nie brakuje, bo to jest trochę odpowiedź na tą ogromną presję, której wiele kobiet jest poddawanych i być może którą same na siebie jakoś narzucają, że muszą być idealnymi matkami, muszą się wspaniale spełniać w pracy, prowadzić dom i właśnie to, powiedziałabym, krycie się z nałogiem, to wspomaganie się, no w moim wyobrażeniu się wpisuje w ten obraz. Jest wiele takich kobiet, które się też no, po prostu nie wyrabiają w życiu, bo oprócz codziennych obowiązków, bo zajmują często no, też bardzo odpowiedzialne stanowiska, no, zgodnie z naszą kulturą są odpowiedzialne za dom, za to, co się dzieje w domu. I na przykład mam całą masę takich pań, które też bardzo ładnie funkcjonują, natomiast wieczorem, kiedy dzieci pójdą spać, one tam jeszcze zostają na trochę w kuchni i odpalają, otwierają butelkę. To może być prosecco, bo tak mówią, że to tylko prosecco, ale częściej to jest na przykład wytrawne, czerwone czy białe wino. No i po to, żeby się tak no, zresetować, odprężyć, zaczynają sobie sączyć. Alkohol ma to do siebie, że wiąże się ze wzrostem tolerancji. Jeżeli ktoś sięga po alkohol po to, żeby się odprężyć, to stopniowo jego organizm przestaje reagować na przykład na lampkę wina, później przestaje reagować na dwie lampki wina, później na pół butelki i dochodzimy do całej butelki i ta osoba, która zaczynała od jednej lampki wieczorem, wypija całą butelkę wina wieczorem i wtedy idzie spać. A do mnie przychodzą wtedy, kiedy zaczynają sięgać po drugą butelkę, albo kiedy już wypijają dwie butelki wieczorem po to, żeby spokojnie zasnąć. Właśnie miałam zapytać o taką granicę i różnicę między na przykład winem do kolacji, która na przykład pojawia się codziennie, a no problemem, poważnym problemem. Czy ważne jest, dlaczego sięgasz po alkohol? Bo dopóki taką przewodnią myślą jest to, żeby sobie tam, nie wiem, dosmaczyć jakąś kolację, no to jeszcze można oko przymknąć. Ale jeżeli traktować zaczynasz alkohol jako takie w cudzysłowie lekarstwo na coś, właśnie na zmęczenie, na sen, na zresetowanie się, to już jest niebezpieczne. Natomiast bardzo często tak jest, że te osoby, które zaczęły też wieczorami sobie wypijać do kolacji jakąś lampkę i lampkę do obiadu, że te osoby, to jest bardzo indywidualne zresztą, że te osoby też w pewnym momencie zaczynają coraz więcej tego alkoholu używać. I to jest wtedy no, często problemem. To bardzo często to się też wiąże ze stanami depresyjnymi. Alkohol ma to do siebie, że jak wypijesz tak jednorazowo, to on cię może stymulować, pobudzić. Natomiast jeżeli robisz to stale, to alkohol ma takie działanie, że on działa depresyjnie. I dlatego praktycznie każda osoba uzależniona ma mniejszą czy większą depresję. Ja spotykałem całą masę kobiet, które leczyły się na depresję, ale nie mówiły swoim lekarzom, albo często było to bagatelizowane przez lekarzy i umniejszane przez te panie, że praktycznie codziennie spożywają alkohol. Często tak było, że po odstawieniu alkoholu nagle gdzieś ta depresja
zanikała. Więcej o tym, co powinno nas zaniepokoić, co powinno zwracać uwagę, zarówno naszą własną, jak i osób, które są w bezpośrednim otoczeniu, bo tak jak pan powiedział, często to rodzina daje sygnał do działania i bliscy są pierwszymi osobami, którzy mogą po prostu coś wyczuć, że coś dzieje się nie tak. O tym będziemy rozmawiać, o tym, co powinno zapalić taką czerwoną lampkę. Gościem drogowskazów Westerok jest dr Bohdan Woronowicz, psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień z Centrum Konsultacyjnego ACMED w Warszawie. Ja się nazywam Aleksandra Galant i cóż, mam nadzieję, że wkrótce się słyszymy. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock, z czego oczywiście bardzo się cieszę, bo wydaje mi się, że mamy jeszcze z naszym gościem całkiem sporo do powiedzenia. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną w naszym radiowym studiu jest dr Bohdan Woronowicz, psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień z Centrum Konsultacyjnego ACMED w Warszawie, z którym rozmawiamy dziś o wysoko funkcjonujących alkoholikach. Myślę, że z tego, co pan powiedział w poprzedniej części naszej rozmowy, dosyć jasno wynika, że mamy do czynienia z problemem, dosyć poważnym problemem i wydaje mi się, że wcale nie takim rzadkim, jak mogłoby się wydawać. Teraz chciałabym się skupić na tych, tak sobie to nazwałam, szczelinach między rzeczywistością a stworzoną przez osoby, które cierpią z powodu tej formy alkoholizmu, fikcją. Bo przecież są takie szczeliny, to właśnie dzięki nim jest szansa, żeby taka osoba trafiła na terapię. I to są pewnie rzeczy, które powinny zwrócić naszą uwagę osób z najbliższego otoczenia. Bardzo często jest tak, że te bliskie osoby tolerują tego typu zachowania. Oni bardzo często ignorują objawy, które mogą przemawiać za tym, że problem się zaczął. I to robią z wielu powodów, dlatego że na przykład taka osoba utrzymuje dom, rodzinę. Taka osoba wszystko finansuje, finansuje rozrywki, finansuje wakacje, ma też często takie ciekawe i wygodne znajomości i ci bliscy na tym korzystają. Ja niejednokrotnie miałem możliwość rozmawiania właśnie z żonami takich osób, które po prostu bały się biedy, bo gdyby one postawiły pewne sprawy na ostrzu noża, to mogłoby tak być, że te osoby zostają na lodzie, dlatego że on wtedy zabiera te swoje zabawki, każąc w ten sposób głównie żonę, jego zdaniem, ale każąc te wszystkie bliskie osoby, bo te osoby chcą często dla dobra dzieci, które widzą jednak, co się w domu dzieje, jakoś dzieci ochronić przed tym. O. Także z tymi domowymi sprawami to jest taka bardziej skomplikowana historia. Natomiast pozostaje pytanie, po czym poznać, że w pracy, że mój szef na przykład, albo mój współpracownik ma problem. Ale tutaj ja bym się jeszcze zatrzymała na moment przy tej rodzinie, bo tak sobie myślę, że to jest takie bardzo okrutne to, co pan powiedział, bo lubimy mieć takie wyobrażenie rodziny jako grupy osób bliskich, którzy się wspierają, którzy są dla siebie bezwarunkowo, a tu się okazuje, że jest jakaś kalkulacja. No wspieranie jest i zwracanie uwagi i proszenie i błaganie i grożenie jakieś jest. Natomiast ja nie zapomnę, nie tak dawno rozmawiałem. Mówi, ja się boję biedy, dlatego będzie mi bardzo trudno od niego odejść, dlatego że on pije, ja chcę chronić dzieci i chcę chronić siebie też przed tym, natomiast ja się boję. Jak to będzie? Takie są dylematy, bo czymś innym, jeżeli kobieta jest samodzielna, samowystarczalna i potrafi jakoś sobie to wszystko poukładać, a co innego, kiedy ona jest praktycznie na dobrą sprawę bardzo zależna od tego swojego męża. A pan w czasie psychoterapii uzależnień rozmawia z dziećmi tej osoby uzależnionej? To są zupełnie inne historie. To wszystko zależy od tego, w jakim wieku są dzieci. Są też takie specjalne programy dla tych dzieci pochodzących z rodzin, w których się pije. Natomiast to wszystko zależy od wieku, od stopnia dojrzałości dziecka. No, z tymi młodymi dorosłymi jest łatwiej, natomiast z tymi małymi trzeba niezwykle uważać. Tak się mówi, wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy, że dzieci widzą wszystko, że dzieci widzą trochę więcej i nawet tacy mistrzowie kamuflażu, zdaje się, że wszystkiego przed dziećmi nie ukryją. Ale czasami to jest śmieszne, bo ja pytam się, no a co dzieci na to? A no nic, w porządku.
Ja, wie pan, myśli, że bardzo inteligentne dziecko nie widzi, co się dzieje, nie widzi, w jakim pan jest stanie, nie widzi tego napięcia, jakie jest między ojcem i matką, no i wtedy zaczyna mięknąć. A co z takim otoczeniem pozadomowym? Często się jemu też trudno połapać, dlatego że na przykład, jeżeli ktoś wczoraj dobrze popił i ma jeszcze taki nieświeży zapach. Nie mówię, że zapach alkoholu, chociaż to też czasami są takie osoby, które nie są w stanie ruszyć się rano bez wypicia jakiejś małej porcji alkoholu. Ci, którzy piją codziennie i do tego od rana, no to korzystają z odświeżaczy do ust, różne płyny, tabletki, gumy do rzucia. Ja, na przykład, jak do mnie przyjdzie pani wyperfumowana, to jestem przekonany, że jest na chuchu, że ona to robi po to, żeby zabić zapach alkoholu. Albo jeżeli przyjdzie ktoś, kto, widzę, że żuje gumę. Też wiem, że się wstydzi prawdopodobnie, że przyszedł do mnie na jakimś tam chuchu i usiłuje to ukryć. No ale ja zawsze o tym mówię i nie daje się tak nabrać. Mam takie licealne wspomnienie, jak wiele osób zaczynało przygodę z paleniem i na lekcje wchodziły takie kłęby różnych kwiatowych, owocowych zapachów. Ja to pamiętam sam po sobie, jak miałem 12 lat chyba i na początku, jakbyśmy gdzieś tam podpalali sobie to jakąś gumę do rzucia żułem, a potem już przestałem i wtedy ojciec mówi, chodź no tutaj, chuchnij. No to wiedziałem już, że odkrył to, że ja sobie gdzieś tam po cichutku z koleżkami podpalam. W każdym razie mówię, z jednej strony są te odświeżacze, z drugiej strony, jeżeli rano w godzinach pracy czujemy nawet delikatny zapach świeżego alkoholu, to jest prawie stuprocentowa pewność, że ta osoba jest od alkoholu uzależniona. Wszystko jedno, kim ona by była. Czasami też można zobaczyć takie drobne drżenia. Troszkę ręce drżą, czy człowiek cały drży. To są takie objawy abstynencyjne po wczorajszym piciu i po niewypiciu dzisiaj. Organizm reaguje takimi, no, czasami jeszcze delikatnymi objawami, polegającymi właśnie na drżeniu, takim tremorze rąk. Też można poznać po wyglądzie, bo osoby, które dużo piją, one często mają taką zaczerwienioną trochę i obrzmiałą twarz, czasami przekrwione spojówki, czasami takie trochę szklane oczy, czasami te naczynia skórne są rozszerzone i to się nazywają takie pajączki, te naczynka. U niektórych są jakieś blizny, bo to wiadomo, że jak człowiek po alkoholu się porusza, to łatwo się gdzieś tam zranić. Tłumaczenia są najróżniejsze. Te tłumaczenia mnie niezwykle ciekawią, bo zastanawiam się, czy one faktycznie są spójne, czy to się gdzieś trochę rozłazi w szwach? Różnie. To jak pamiętasz, to dobrze, ale wiadomo, że jak człowiek kręci i kombinuje, to on się musi wyłożyć gdzieś. Jeżeli tutaj jest jakieś fantastyczne tłumaczenie na siniaka, to jest tłumaczenie na to, że jest zaczerwieniony, tłumaczenie na to, że gdzieś go nie było, gdzieś się nie pojawił. Nagle tworzy się jakiś taki obraz, który chyba przestaje być wiarygodny. Oczywiście, że jeżeli się uważniej temu wszystkiemu przyjrzysz i powiążesz to wszystko, to wymyśli. Poza tym, jeśli już mówimy w miejscu pracy, jak to jest, no to takie osoby są bardziej nerwowe, bardziej drażliwe, wrażliwe. Taka osoba na przykład ma częstsze niż inni konflikty, czy z klientami, czy z kolegami, no bo nie jest w stanie tych swoich nerwów trzymać na uwięzi. Takie osoby też mają często trudności w koncentracji, takie osoby mają też takie wahania w aktywności, mają takie momenty, gdzie bardzo dużo, a czasami tacy są przyklapnięci. Często jest tak, że ktoś zmienia swoje metody pracy, podejmuje błędne decyzje, pojawiają się pomyłki. Bardzo charakterystyczne jest takie nagłe i niespodziewane zmienianie różnego rodzaju terminów, spotkań, wizyt, czy niedotrzymywanie terminów, no bo człowiek się po prostu nie wyrabia. Czasami jest tak, że ktoś znika na jakiś czas w pracy, na pół godzinki, na godzinkę, no z różnych powodów. Czasami może, żeby się zrzemnąć, czasami, żeby może kolejną
porcji alkoholu gdzieś tam sobie po cichutku wypić. Charakterystyczne są różnego rodzaju urlopy na żądanie, czy nagłe zachorowania. Jak do mnie przychodzą czasami tacy młodzi, sympatyczni ludzie, pytam się dlaczego, mówię, a bo wie pan, ja zawsze sobie tam w piątek zaczynałem, w sobotę popiłem, w niedzielę wyhamowałem, ale teraz mi już się drugi raz zdarzyło, że musiałem dzwonić do pracy i brać urlop na żądanie, dlatego że w poniedziałek też się napiłem, bo nie mogłem wytrzymać. Poza tym no też częste korzystanie ze zwolnień lekarskich. Osoby, które są bardzo takie aktywne i ambitne, wymaga się od nich podnoszenia różnych kwalifikacji zawodowych, a to im jakoś tam nie idzie, trudno jest się zdecydować, trudno jest pójść na jakieś szkolenie. Te osoby unikają kontaktów z przełożonymi, żeby ten przełożony przypadkiem nie poczuł, nie zauważył, że on jest dzisiaj no, nie do końca sprawny. Pewnie koledzy z jakiegoś zespołu, z działu, z biura trochę to mogą go kryć. Kryją, ale to są, mówię, układy koleżeńskie. Jeszcze ja ciebie kryję, ty mnie, i to często tak się zdarza, bo to nie jedna osoba w tym środowisku zaczyna zawalniać. No ale chodzi o to też, żeby to ukryć przez szefem, chyba że szef sam uczestniczy też w tych zabawach, bo to jest też częste, no to wtedy tego nie trzeba. No i też to, co takie jest też charakterystyczne, to jest przekraczanie pewnych granic w relacjach z kolegami z pracy, w relacjach z klientami, dlatego że człowiek jednak tak nie do końca kontroluje te swoje zachowania. Ale to jest jakieś spoufalanie się, czy... No, różne rzeczy są, różne. To można obserwować, patrząc na różne relacje interpersonalne. Taka osoba jest bardziej nerwowa, bardziej wybuchowa, jest nadpobudliwa, wpada w złość, obraża się i tak dalej, i tym samym te relacje z pracownikami są kiepskie. Taka osoba jest bardzo uważna na jakąkolwiek krytykę. To nie musi być krytyka, tylko to czasami jest zwrócenie przez kogoś uwagi, a odbierane jest jako coś przykrego. A co jest z czasem wolnym, czyli z przyjaciółmi, znajomymi? Bo ja sobie tak myślałam na początku, że to mogą być osoby bardzo lubiane w towarzystwie. Tak, ludzie sobie przyjaciół dobierają z podobnymi zainteresowaniami. No i jeżeli ja lubię sobie wypić i pobałaganić, no to będę obcował, spotykał się z podobnymi sobie. I cześć. I tam jest to norma wtedy. Pan co prawda o tym mówił, że to jest takie weekendowe picie. No ale tylko. Powiedzmy, ludzie, którzy faktycznie okazjonalnie przy okazji jakichś imprez, urodzin się spotykają. Daje się plamę na imprezie, pada się, zasypia się czasami. Nie kontroluje się tego, a natomiast bardzo chętnie takie osoby uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich z alkoholem. Czasami jest tak, że w tych towarzyskich układach pije się więcej, pije się szybciej. Takim charakterystycznym też objawem jest, ostrzegawczym jest takie wyprzedzanie kolejek, albo to, że człowiek nie złapie tej granicy i takie stany upojenia. No i często nie podoba się to, że ktoś nie pije. Bo nie wiadomo, kto to jest i on się wtedy inaczej zachowuje. No i jest jeszcze jedna rzecz, że jak ktoś ma dużo pieniędzy, to w porządku, ale są takie osoby, które chcą żyć na jeszcze wyższym poziomie, to wtedy jest kwestia różnego rodzaju pożyczek od chwilówek takich, od znajomych, od przyjaciół. To już jest wszystko, jak to jest zaawansowane, prawda? Bo na początku pan wspomniał, że kiedy to się wszystko rozkręca, to są osoby, które potrafią na tych imprezach wypić celowo mniej, żeby nikt czasem nie zarzucił, że tu jest problem z alkoholem. Tak, to jest, ale czasami zdarza się na takim pełnym luzie gdzieś, bo rozmawiamy teraz o tym, co się dzieje w na takich towarzyskich spotkaniach, gdzie się wśród swoich, często poza środowiskiem pracy, no to wtedy się na więcej pozwalają. I czasami ta granica gdzieś tam gubi się i też miałem czasami takie sytuacje, gdzie ktoś z tego powodu przyszedł się poradzić, dlatego że było wszystko dobrze, a nagle coś tam nawywijał po pijaku na jakimś spotkaniu towarzyskim albo, nie wiem, gdzieś pojechał na delegację z kolegą do innego miasta, poszli na kolację wspólnie, no i
obudził się o 3 nad ranem w parku pobity, bez dokumentów i bez zegarka i telefonu. I nie pamiętał, jak to się stało. I to był też taki sygnał, że jednak, bo pani pytała poprzednio, tak, kiedy oni się zgłaszają. Czyli to no faktycznie właśnie, musi być coś takiego dużego, już takiego... No nie, u jednych duże, u innych małe. To tak samo, jak i u wszystkich innych. Każdy ma tak zwane swoje dno. Ja bardzo często opowiadam o takim dnie, z którym się pierwszy raz w życiu spotkałem. Było to lat temu 30 ileś, jak pojechałem pierwszy raz do Stanów i tam poznałem pana, który, nie wiem, z 15 lat nie pił. Ale kiedy go zapytałem, dlaczego przestał pić i co było takim sygnałem, to on mi taką króciutką historię powiedział, że mieszkał z córką, żona zmarła, miał swoją firmę, domek z ogródkiem, samochód, no i był tym wysoko funkcjonującym alkoholikiem. Kiedy córka skończyła szkołę średnią, pojawił się problem, co dalej, gdzie pójdzie na studia. Oni mieszkali koło Bostonu. No i córka mu powiedziała, tato, ja chcę iść do szkoły wojskowej. Ona mówi, słuchaj, no po co ty masz iść do szkoły wojskowej? Stać mnie na to, żebyś poszedł, Adam, do Harvarda. A ona mówi, nie, nie, tato, ja chcę iść do szkoły wojskowej. No i tak parokrotnie pytała, ona cały czas się upierała, że ona idzie do tej szkoły wojskowej. A on jakoś tak mu to dziwnie brzmiało. W związku z tym poprosił, nie pamiętam, czy kogoś znajomego, czy kuzyna jakiegoś, mówi, ty pogadaj ty z tą moją córką i dowiedz się, o co jej chodzi. No i ten z nią porozmawiał. Ona powiedziała, wiesz, ja nie chcę być w domu. Mnie jest tak przykro, kiedy widzę, co z tatą się dzieje. I jest mi tak wstyd, kiedy widzę, jak on idzie koło domu, się kręci i wszyscy dookoła widzą, że jest nieczyści, że ja z tego domu chcę uciec. No i on o to usłyszał. Tamten go później spotkali, gdzieś się mówi, no powiedz, no i co ta moja córka mówiła? No i on to powtórzył, że to jest z jednej strony przykry widok, z drugiej strony jest wstyd. Mówi, i to był mój ostatni dzień picia. Takie było jego dno. Tyle. To wszystko zależy od tego, no, jakie człowiek ma dno, z tym, że też mamy pewne takie sposoby pokazywania tego dna i podnoszenia takiego dna w ramach różnych interwencji. I właśnie o tym, co się dzieje po odkryciu tego dna, albo szczęśliwie, mam nadzieję, w wielu wypadkach w ogóle wizji takiego dna, zanim ono się pojawi, będziemy rozmawiać w trzeciej i w ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania. Moim i waszym gościem jest dr Bohdan Woronowicz, psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień z Centrum Konsultacyjnego ACMED w Warszawie, z którym rozmawiamy o wysoko funkcjonujących alkoholikach. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i oczywiście zostańcie z Eską ROK. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Przed nami trzecia i ostatnia już dzisiaj część naszego spotkania w drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i zapraszam do wspólnej, choć wyjątkowo dzisiaj chyba trudnej rozmowy. Razem ze mną w studiu jest dr Bohdan Woronowicz, psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień z Centrum Konsultacyjnego ACMED w Warszawie. Poprzednią część naszej rozmowy skończyliśmy, właściwie pan skończył historią człowieka, który w swoim oglądzie osiągnął dno, od którego się odbił i przestał pić, tak pan powiedział, że moment, w którym usłyszał to, co usłyszał, był ostatnim dniem jego picia. Ale zastanawiam się, jak w ogóle z osobą, która naszym zdaniem ma problem, u której zauważyliśmy te symptomy, o których pan mówił w poprzedniej części, jak zacząć taką rozmowę? Jak wyjść z taką sugestią, że coś jest nie tak? To nie jest kwestia rozmowy, tylko to jest kwestia pewnej postawy, pewnych zachowań, dlatego że rodzina, bliskie osoby, kierując się miłością, życzliwością, popełniają strasznie dużo błędów. I tu jest kwestia nie co robić, tylko tak jak zawsze mówię, czego nie robić. Czyli odwracamy pytanie. Po pierwsze, nie należy traktować tej choroby, czyli uzależnienia, tak samo jak gdyby to było coś, co się wiąże z etyką czy z moralnością. Nie rozpatrywać w tych kategoriach. Co to znaczy? No bo bardzo często się patrzy na to, na uzależnienie nie jak na chorobę, tylko na jakieś zjawisko natury moralnej, nie, na nieetyczne postępowanie i tak dalej. A to jest choroba po prostu. Trochę się może ucieka przed tym, ale trzeba powiedzieć, że to jest choroba. To jest choroba.
To jest choroba i to nie ja wymyśliłem. To wymyślili eksperci, którzy powiedzieli w ogóle uzależnienia należy traktować tak samo jak i inne choroby przewlekłe. Koniec, kropka. Czyli patrzeć na to jak na chorobę. Często jest tak, że jest traktowana jako hańba dla rodziny. Piętno. Hańba, piętno, że to w ogóle no, jest coś, co należy za wszelką cenę ukrywać, że to jest też taki wstyd dla osoby uzależnionej. Natomiast trzeba zaakceptować to, że jest ktoś chory, trzeba przestać się wstydzić tej choroby. I trzeba też mieć świadomość, że tak jak w większości innych chorób, tutaj też powrót do zdrowia jest możliwy. Człowieka uzależnionego nie należy traktować jak niegrzeczne dziecko, bo jeżeli ktoś na jakąkolwiek inną chorobę jest chory, to nie jest w ten sposób traktowany, a tutaj bardzo często z czymś takim się spotyka. Nie ma sensu robienia wyrzutów, wdawania się w dyskusję z taką osobą, czy szczególnie wtedy, kiedy ta osoba jest pod wpływem alkoholu, czy też jakichś innych substancji psychoaktywnych. Bardzo często jest używany taki szantaż przez żonę. Mówi, gdybyś mnie kochał, to byś nie pił. Nie ma nic mniej rozsądnego, bo mówię, gdybyś mnie kochał, to byś nie złapała tego kataru, prawda, czy tego przeziębienia, bo możesz mnie zarazić. To jest tak tego typu rozmowa. To się może wydawać oczywiste, ale to chyba też warto powiedzieć, że trzeba uważać, kiedy pewne rzeczy się mówi i tak, kiedy one mogą trafić. Chodzi mi o to, czy ktoś jest trzeźwy, czy nie jest. Z osobą, która jest pod wpływem alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych, rozmawiać poważnie nie ma najmniejszego sensu, między innymi dlatego, że ta osoba może zupełnie nie pamiętać tej rozmowy. Istnieje coś takiego jak ten popularny urwany film czy przerwa w życiorysie, a po fachowo nazywane palimpsestem, gdzie wypadają pewne fragmenty i ty będziesz mówił, przekonywał, on tego nie będzie pamiętał. Należy pamiętać o tym, że kiedy dajesz się okłamywać, to utwierdzasz tą osobę uzależnioną w tym, że jest w stanie ciebie i innych przechytrzyć, oszukać. Czyli to jest ten moment, kiedy my przyjmujemy różne fantastyczne tłumaczenia i udajemy, że nie widzimy poukrywanych butelek w domu? No, kiedy pomijamy pewne rzeczy, tak samo nie należy gróźb wypowiadać, też różnych tam warunków stawiać, jeżeli nie mamy pewności, że jesteśmy w stanie to zrealizować. Bo wtedy my się stajemy niewiarygodni i te nasze słowa nie są poważnie traktowane. Nie należy też tak w cudzysłowie sprzątać po takiej osobie. To znaczy, nie należy za nią, za osobę uzależnioną robić niczego, co ona mogłaby zrobić sama. Gdyby była trzeźwa. Tak, albo jeżeli ktoś coś nawywijał, to on ma to odkręcić, a nie jego bliscy, dlatego że go kochają, bo takie usuwanie różnych problemów, chronienie przed ponoszeniem konsekwencji, to tylko odkłada moment, kiedy ta osoba zobaczy, że coś złego się dzieje i zwróci się po pomoc, bo tu nam cały czas chodzi o to, żeby ta osoba zauważyła, co tak naprawdę się dzieje, bo jeżeli pójdzie do sąsiadki pożyczyć jakieś pieniądze, bo w tym momencie nie ma na alkohol, ona pożycza, a później sąsiadka przychodzi do żony i mówi, pani Nowakowa, mówi, a ten mąż już 2 miesiące temu pożyczył ode mnie stówę i do tej pory nie oddał. I ta żona ze wstydu się spala i leci szybciutko i ostatnie 100 zł oddaje, no to wiadomo, że ona uczy tego swojego alkoholika, że on może pójść do tej sąsiadki jeszcze paru innych i pożyczyć od każdej po stówie albo po 2 stówy. Kolejna rzecz, której nie warto robić, to nie warto sprawdzać, ile on wypije alkoholu, bo tego nigdy nie sprawdzisz. On zawsze będzie ukrywał. Nie warto tak robić, żeby on musiał szukać ciągle nowych kryjówek, bo będzie szukał. Są jakieś takie gry rodzinne szalone się robią. No cały czas tak jest. No tak, cały czas, bo rodzina chodzi i szuka, gdzie on, i jak znajdzie w jednym miejscu, to on cały intelekt wysila, żeby znaleźć inne miejsce, w którym ta jego żona alkoholu nie znajdzie. No, ale to sprawdzanie, ile ktoś wypił, mnie zaskoczyło. To jest kontrola, bo ona chce kontrolować, ona chce wszystko wiedzieć i tego na przykład uczymy na terapii współuzależnienia, żeby się uczyć właściwego postępowania i żeby się wspierać. No i też jedna rzecz, która
jest strasznie niebezpieczna i widziałem efekty tego, że bywało tak, że żona, kierując się miłością, dobrym sercem, siadała z mężem do butelki alkoholu i piła razem, żeby on mniej wypił. I później było tak, że on pił nadal, a u niej zaczynał się problem. I ona się stawała alkoholiczką. Mówię, tutaj nie należy oczekiwać, no nie wiem, szybkiego, nagłego wyleczenia. Natomiast trzeba wiedzieć, że ta sytuacja może się zmienić. Należy dawać takie mądre wsparcie, zrozumienie. Wówczas, kiedy ta osoba decyduje się na podjęcie leczenia, a jeżeli są rozbieżności, bo żona uważa, że ktoś pije za dużo, a mąż nie, to ja mówię, to przyjdźcie do mnie, niech każdy opowie swoją bajkę. I ja wam powiem, czy pan ma rację, czy pani, bo być może pani jest przewrażliwiona, co często na przykład się zdarza u kobiet, które wyszły z domu alkoholowego, które na zapas już się obawiają, bo miały ojca alkoholika, widziały, co się w domu działo, widziały, jak one same cierpiały i jak ich matka na przykład jej cierpiała i tak dalej. I ona się boi, że każde wypicie alkoholu przez tego męża jest właściwie, że to się sprawia alkoholizm, a nie zawsze tak jest. Oczywiście często mają rację, ale nie zawsze. Pan teraz mówi o tym, czego nie powinniśmy robić, co powinniśmy robić, jak się zachowywać, ale czy do pana zgłaszają się, mogą zgłaszać się w ogóle do ekspertów, nie tyle osoby uzależnione, co te, które to uzależnienie obserwują i też są w jakiegoś rodzaju potrzasku, no bo nie wiedzą, jak się zachować. To współuzależnione osoby. To są takie osoby, które cierpią w związku z, tu w tym przypadku, z piciem alkoholu przez kogoś, kogo kochają. To może być syn, to może być żona, matka, ojciec i przychodzą. I oczywiście są indywidualne kontakty, ale też jest grupa, bo zawsze taki ciężar jest łatwiej nieść z kimś, a nie samemu. Poza tym są grupy samopomocowe, takie jak Wspólnota Anonimowych Alkoholików, czy grupy Al-Anon, grupy rodzinne, w których spotykają się i wspierają najczęściej żony, ale i mężowie też czasami tam się zdarzają, osób, które są uzależnione. O tych anonimowych alkoholików chciałam pana zapytać, bo zaczęliśmy rozmowę od tego, że wysoko funkcjonujące alkoholicy to są często te osoby z wyższych sfer. I jak one reagują na taką w ogóle myśl, że miałyby wylądować w anonimowych alkoholikach, wspólnocie, miejscu, które nie kojarzy się właśnie z tą wyższą sferą? W Stanach Zjednoczonych są grupy anonimowych alkoholików, w których spotykają się prawnicy, spotykają się lekarze, to są takie grupy zamknięte, ponieważ są to takie zawody, że gdyby lekarz czy prawnik poszedł na otwarte na takie spotkanie AA i spotkał tam pacjentów, to jest przekreślony. Ja w swoim czasie próbowałem nawet stworzyć grupę anonimowych alkoholików u nas w parlamencie, ale mi się nie udało. Ale faktycznie grupy anonimowych alkoholików funkcjonują z takim podziałem, tak bym powiedziała? Znaczy, to są pojedyncze przypadki takie, gdzie pewne grupy zawodowe z racji swojego prestiżu i tak dalej spotykają się, korzystają z tego programu, no ale w swoim gronie, ponieważ wychylenie się z tym problemem na zewnątrz, no mogłoby się wiązać z załamaniem ich kariery zawodowej. A z drugiej strony, czy taka wspólnota anonimowa anonimowych alkoholików złożona z ludzi, którzy reprezentują różne zawody, tak, różne środowiska, działa? Tak jak w Polsce mamy 2000, nie wiem, 700, czy może już 3000 grup anonimowych alkoholików, to może gdzieś tam jest jakaś taka grupka, gdzie się spotykają lekarze sami, czy prawnicy, ale w Stanach na przykład to jest na porządku dziennym i wiele takich grup jest, poza tysiącami takich grup otwartych dla wszystkich. Ale też jest tak, że tacy, mówię, mniej znani lekarze czy mniej znani prawnicy, bo to najczęściej oni są, chodzą bez problemu na spotkania, czy na przykład aktorzy, gdzie no jak się pokaże ktoś bardzo znany, to wtedy no wszyscy tam gdzieś tam do niego zaraz mają sprawy, mają kolegę albo się chwalą, że go spotkali. No, a nie wszyscy chcą o tym wiedzieć. Są tacy aktorzy bardzo dobrze znani, zresztą tu chyba nie ujawnię tajemnicy, bo dość często Borys Szyc opowiadał, tak, o tym, że tam się u nas leczył i fantastycznie zdrowieje i muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny i wielu alkoholików powinno być między innymi Borysowi wdzięczny za to, że on tak otwarcie mówi o swoim zdrowieniu, o swojej chorobie, dlatego, że to ośmiela
wiele innych osób do tego, żeby przyjść i poszukać pomocy. Mówię, aha, skoro osoba z takimi sukcesami, taka znana mówi, no to nie jest problem. Problemem było, kiedy chyba w 91 roku profesor Wiktor Oświatyński, już niestety nieżyjący, w programie telewizyjnym po raz pierwszy z Ireną Dziedzic postawił warunek, że spotka się z nią pod tym warunkiem, że będzie mógł powiedzieć o swoim alkoholizmie. To był 91 rok. I wtedy to był szok, że nagle, mówię, osoba znana i pisarz, i prawnik znany, profesor i tak dalej, że on mówi, że jest alkoholikiem. A to, że takich alkoholików jest cała masa, że iluś prezydentów Stanów Zjednoczonych jest alkoholikami, czy było alkoholikami, bardzo znane osoby, gwiazdy. To są fantastyczni ludzie, niezwykle utalentowani, którym tak się życie ułożyło, że się uzależnili. I wielu z nich później właśnie podejmowało terapię, zatrzymywało tę chorobę i do dzisiaj funkcjonują bezproblemowo, a kiedy jeszcze mówią o tej swojej chorobie, a są osobami tak zwanymi tymi celebrytami, to tylko ośmielają innych odnośnie tego, że można o tym mówić. I Platon mówił, i później powtarzał kardynał Wyszyński, że największym zwycięstwem jest zwycięstwo nad samym sobą. I ja dlatego tak szanuję, tak cenię osoby uzależnione, które poradziły sobie i zwyciężyły ze sobą samym, bo nie każdego na to stać. I właśnie w ten sposób chciałabym, żebyśmy zakończyli naszą rozmowę, bo chciałabym zapytać, co dalej? Mamy terapię, podjęte są jakieś działania i teraz jest pytanie, co musi robić zarówno osoba chora, jak i jej najbliżsi, żeby w tym wytrwać, żeby doszło do tego zwycięstwa nad samym sobą? Znaczy, trzeba pamiętać o tej chorobie, ale normalnie funkcjonować. Po prostu trzeba znać swoje możliwości, trzeba wiedzieć, na czym twoja choroba polega i co robić, ponieważ całe życie, czy przez wiele lat swojego życia traktowałeś alkohol, czy traktowałaś jako taki środek, lekarstwo na coś. No i w związku z tym musisz się nauczyć innych sposobów reagowania, funkcjonowania po to, żeby ten alkohol nie był ci już potrzebny do tego życia. Bardzo dobrą rzeczą jest właśnie na przykład wspólnota anonimowych alkoholików, gdzie raz chodzisz częściej, raz chodzisz gorzej, jak raz rzadziej chodzisz. Jeżeli jesteś w jakimś kryzysie, to też powinieneś wiedzieć, przynajmniej w tych pierwszych latach, do kogo możesz się zwrócić po wsparcie. I najlepiej jest, kiedy to będzie może drugi alkoholik, albo zaufany terapeuta. No trzeba szukać, a w tej chwili nie jest problemem znalezienie, dlatego że placówki leczenia uzależnień są naprawdę na dobrym poziomie. Ja mówię o publicznych placówkach, bo one są pod kontrolą Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam się patrzy, jaki jest program, czy osoby zatrudnione mają odpowiednie kwalifikacje, czy są odpowiednie warunki. Panie doktorze, bardzo dziękuję za wszystko to, co pan powiedział i bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem Drogowskazów był dr Bohdan Woronowicz, psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień z Centrum Konsultacyjnego ACMED w Warszawie, który mówił o wysoko funkcjonujących alkoholikach. Jeśli chcecie do nas napisać, coś zasygnalizować lub po prostu czymś się podzielić, zawsze możecie to zrobić, korzystając z naszej skrzynki mailowej drogowskazy@skrok.pl lub zaglądając na naszą stronę na Facebooku. Z kolei nasze archiwalne audycje znajdziecie na kanale Eski Rok w serwisie YouTube. I to już jest wszystko na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że postanowiliście spędzić te kilkadziesiąt minut z drogowskazami i z Eską Rok. Tradycyjnie też mam nadzieję, że słyszymy się niedługo. Aleksandra Galant. Drogowskazy.